No dobra, trochę mnie ostatnio nie było. Od ostatniego razu przybyło trochę subskrybentów, za co wam bardzo dziękuję. Bardzo to doceniam i fajnie, że jesteście. Mam nadzieję, że będzie was coraz więcej. Po wyświetleniach, po łapkach w górę widzę, że podobają wam się chyba najbardziej te filmiki, z których możecie się czegoś nauczyć. Ale do tego za chwilę wrócimy. Ostatnio mnie trochę nie było, w moim życiu działy się różne rzeczy, trochę fajne i trochę też takie niefajne. Takie jest życie i nie będziemy o tym mówić. Mam kilka fajnych, myślę, że fajnych pomysłów na ten kanał. Chciałbym zacząć taką serię, która nazywałaby się Magiczna Minuta, gdzie w każdym odcinku, dosłownie w kilku zdaniach, opisywałbym jakieś tam największe postacie i sylwetki iluzjonistów. Nie wiem, czy będziecie chcieli coś takiego oglądać, zobaczymy. Na pewno chciałbym zrobić z 5 odcinków i zobaczymy w ogóle, jak to się przyjmie. Kolejny pomysł to taka seria, w której właśnie będziecie mogli się czegoś nauczyć, albo jakiegoś numeru magicznego, którym będziecie mogli zaskoczyć znajomych, albo jakiegoś, nie wiem, zakładu takiego barowego, jakiegoś sprytnego, którym też będziecie mogli zaskoczyć znajomych i nie tylko. Jeśli chcielibyście coś takiego oglądać, napiszcie, na pewno coś takiego zrobię, zobaczymy, czy to się przyjmie. A co do nauki magicznych sztuczek, już jutro pojawi się odcinek, w którym będziecie mogli się nauczyć naprawdę czegoś fajnego. Będziecie w stanie odgadnąć za każdym razem, w której dłoni wasz widz ukrył monetę. Fajna, przydatna umiejętność, nauczycie się tego, nie jest to wcale takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Także subskrybujcie, zaglądajcie na ten kanał. To miały być takie ogłoszenia parafialne, więc ten filmik jest dosyć krótki. Jutro pojawi się kolejny, w którym właśnie będziecie mogli się nauczyć czegoś fajnego. Napiszcie w prywatnych wiadomościach albo w komentarzach, co myślicie o tych pomysłach na tę serię. No i czy chcecie się uczyć nowych rzeczy. Dzisiaj czeka mnie dosyć fajny dzień. Rano wstałem, zawiozłem dziewczynę do pracy. Wróciłem, zjadłem śniadanie, wypiłem kawę. O godzinie 21 dzisiaj mam dosyć fajny pokaz. Także jest teraz godzina, nie wiem, jakoś 13. Mam trochę wolnego czasu, także mam zamiar się zrelaksować i odpocząć przed pokazem. Trzymajcie kciuki, do zobaczenia już jutro, pozdrawiam.